Jak już zapewne widzieliście na kanale dotyczącym głów koronowanych, dosyć często pisałem, czy miałem kontakt z dworem w Monako i dlatego też postanowiłem właśnie przygotować ten filmik na temat orderów i medali, jakie są w księstwie Monako przyznawane. Myślę, że jest to taki ciekawy przykład i ciekawe nie za duże księstewko, które też bardzo piękne ordery i medale posiada. Ten, który tutaj widzicie, to jest order świętego Karola. Jest on najwyższym odznaczeniem w Monako, nadanym przez księcia poddanym. No i order świętego Karola został ustanowiony 15 marca 1858 roku przez księcia Monako Karola III jako order dynastyczny. Ten order dzieli się oczywiście na 5 klas tradycyjnie, czyli kawaler, oficer, dowódca, wielki oficer i krzyż wielki. Można by w ogóle pomyśleć, że order świętego Karola nosi imię księcia Karola III, podobnie jak dzielnica Monte Carlo ze słynnym kasynem. No nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę order ten nosi imię innego Karola, świętego Karola Boromeusza. Karol Boromeusz był XVI-wiecznym arcybiskupem Mediolanu i członkiem rodziny Boromeuszów, Medyceusza, a także bratankiem papieża Piusa IV. Więc Karol III wybrał Karola Boromeusza na swojego osobistego patrona, tworząc w ten sposób Kościół świętego Karola i najwyższy zakon rycerski w księstwie. No warto jest wiedzieć, że siostrzeniec panującego księcia, czyli Pier Casiraghi, poślubił Beatrice Boromeo, która jest bezpośrednią potomkinią świętego Karola ze strony ojca. Para ma dwóch synów, noszących imię ich słynnego przodka, czyli Stefano Ercole Carlo i Francesco Carlo Albert. Oznak orderu jest emaliowany na biało, złoty krzyż z maltański i z czerwonym obramowaniem zakończonym złotymi kulkami. Krzyż wieńczy, taka jak widzicie złota korona. Pomiędzy ramionami krzyża znajduje się wieniec laurowy z zielonej emali. No, po środku krzyża widnieje okrągły czerwony medalion z podwójnymi, zwróconymi ku sobie literami C stanowiącymi inicjały księcia Karola III w języku oczywiście łacińskim, brzmiący jako Carolus. Dookoła medalionu rama z białej emali z łacińską dewizą orderu Princeps et Patria, czyli książę i ojczyzna, oraz oczywiście trzy gwiazdki. Na rewersie oznaki znajduje się herb Monako i łaciński napis Dei Uvane, czyli z Bożą pomocą, będący dewizą dynastii Grimaldi. Kawalerom orderu pierwszego i drugiej klasy przysługuje również gwiazda orderowa. Jest nią ośmiokątna srebrna gwiazda wysadzana brylantami. No i po środku gwiazdy znajduje się oznaka orderu bez korony. Wstążka orderu jest czerwona z szerokim białym pasem po środku i wąskimi białymi paskami po obu brzegach wstążki. Order pierwszej klasy nosi się na wstędze orderowej, drugiej klasy na wstążce na piersi, order trzeciej klasy na wstążce na szyi, czwartej i piątej klasy po prostu na wstążce na piersi. Order świętego Karola jest przyznawany obywatelom Monako, ale również też cudzoziemcom za zasługi oddane panującemu księciu i księstwu Monako. Wielkim mistrzem orderu jest panujący książę Monako, a jego starsza siostra Karolina i jego żona Charlene otrzymały tytuł dam Wielkiego Krzyża tego właśnie orderu w latach 1981 i 2012. Ciekawostką jest to, że wśród wyróżnionych orderem świętego Karola drugiej klasy był były prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z żoną Anną, którzy otrzymali order w 2012 roku, oraz profesor doktor habilitowany medycyny Wojciech Nowak, który został w 2012 roku udekorowany orderem świętego Karola czwartej klasy. Drugim przykładem, taki jak tu widzicie z boku, to jest order koronny, który został ustanowiony dekretem z 20 lipca 1960 roku i jest on przyznawany osobom, które dokonały czegoś wyjątkowego lub swoim wyjątkowym zachowaniem. I jest 5 takich samych kategorii zasług, jak posiada tak samo analogicznie jak order świętego Karola. Zgodnie z dekretem, z wyjątkiem członków rodziny książęcej i cudzoziemców, order można otrzymać tylko w randze kawalera. Aby otrzymać kolejne wyższe stopnie, należy zajmować niższy stopień przez określoną liczbę lat. Aby awansować na oficera, trzeba służyć 4 lata jako rycerz, awans z oficera na dowódcę to 3 lata, dowódca na wielkiego oficera to 4 lata, a wreszcie awans z wielkiego oficera do wielkiego krzyża wymaga okresu 5 lat. Wielkim mistrzem orderu jest oczywiście panujący książę, odznaczonym przysługują również w tym przypadku honory wojskowe. No i oznaką orderu jest srebrny krzyż, tak zwany łopatkowy,
widzicie, ze złotymi wyłogami i monogramem Rainiera III między ramionami krzyża. Pośrodku krzyża widnieje okrągły medalion z białej emali w srebrnej obwódce i ze złotą koroną pośrodku. Na rewersie natomiast odznaki znajduje się herb Monako. Odznaka zwieńczona jest złotym wieńcem dębowo-laurowym. No i kawalerom orderu pierwszej i drugiej klasy przysługuje również gwiazda orderowa, która ma niemal identyczny wygląd z oznaką orderu, no ale bez wieńca, ale z otoczką z rąbów dookoła medalionu na środku. Wstążka orderu jest oliwkowa na wąskim czerwonym, z takim wąskim czerwonym paskiem po środku tej wstążki. Order pierwszej klasy nosi na wstędze orderowej, drugiej i trzeciej na szyi, na wstążce na szyi, czwartej klasy i piątej klasy na wstążce na piersi. Kolejnym orderem w tym przypadku, tutaj niżej, który pokazałem w tej chwili, to jest order Grimaldi. Order Grimaldi został ustanowiony dekretem z 18 listopada 1954 roku przez księcia Rainiera III i nazwany imieniem dynastii panującej w Monako. Oczywiście tradycyjnie dzieli się na 5 klas. Order Grimaldi jest przyznawany obywatelom Monako, ale też i cudzoziemcom, za zasługi oddane panującemu i księstwu Monako. Wielkim mistrzem orderu jest panujący książę. Oznaczonym przysługują oczywiście również w tym przypadku honory wojskowe. Odznaką orderu jest emaliowany na biało złoty krzyż mantuański pod koroną. Srebrny jest dla piątej klasy w tym przypadku. No i po środku krzyża widnieje okrągły złoty medalion z wizerunkiem galopującego na koniu rycerza starczą z herbem Grimaldi. Dookoła jest napis w języku francuskim Rainier Grimaldi, Prince de Monaco, czyli Rainier Grimaldi, książę Monaco. Rewers odznaki przedstawia francuski napis Principauté de Monaco, czyli księstwo Monako, i rok 1950. Kawalerom orderu pierwszego i drugiej klasy przysługuje również gwiazda orderowa, jak w poprzednich przypadkach. Jest nią 16-kątna srebrna gwiazda ze złotym medalionem i z orderu pośrodku. Wstążka orderu jest biała z wąskim czerwonym takim paskiem po obu brzegach wstążki. Tradycyjnie pierwsza klasa, wstęga orderowa, druga, trzecia wstążka na szyi i order czwartej i piątej klasy, wstążka na piersi. I następne cacko, które teraz nam wyskoczyło, to jest order za zasługi dla kultury. Ten został ustanowiony również przez księcia Rainiera III w dniu 31 grudnia 1952 roku i jest przyznawany tym, którzy wnieśli szczególny wkład w sztukę, literaturę lub naukę poprzez swoją pracę lub nauczanie w Monako. Może być również przyznany w celu uzyskania uznania osób z tych obszarów, które rozszerzyły intelektualny wpływ na księstwo, nawet spoza Monako. Ten order dzieli się na trzy klasy. Pierwsza to dowódca, druga oficer, a trzecia klasa to kawaler. Odznaka orderu składa się z okrągłego medalionu otoczonego wieńcem laurowym i zawieszonego na heraldycznej koronie Monako. Awers orderu zawiera monogram księcia Rainiera i jest złożony z dwóch lustrzanych liter R otoczonych napisem Principauté de Monaco 1952. Rewers natomiast przedstawia układ przedmiotów symbolizujących sztukę, naukę, lirę, książki, kompas itd. No, w prawym górnym rogu znajduje się taki napis Arts Letters Sentence, czyli ordery zawieszone są praktycznie na czerwonej wstążce z linią białych rąbów po środku. No, jest też kilka innych orderów czy medali, których tutaj nie zamieściłem. Między innymi jest medal honoru, który jest z 1894 roku. Jest on przyznawany za wyjątkowe oddanie służby cywilnej i wojskowej. Tutaj istnieją trzy kategorie medali w postaci złota, srebra i brązu. No i w styczniu 2020 roku gwiazda wyścigu Formuły 1 Monaco Charles Leclerc otrzymał złoty medal honoru. Innym na przykład medalem przyznawanym przez księcia Monako jest też medal Czerwonego Krzyża w Monako, który jest ustanowiony, został ustanowiony w 1950 roku. Jest on przyznawany osobom za ich oddanie i wyjątkową służbę Czerwonemu Krzyżowi na szczeblu krajowym, międzynarodowym. Oczywiście istnieją trzy kategorie zasługi: srebra, pozłocanego, srebra i brązu. Księżniczka Grace dumnie nosiła swój honorowy medal Czerwonego Krzyża w 1959 roku. No i przez wiele lat ona kierowała w ogóle Czerwonym Krzyżem w Monako. Trzeci, którego nie zamieściłem, bo jakoś tak nie miałem okazji spotkać się z nim, to był medal za wyjątkową służbę, który został ustanowiony w 1951 roku.
No i wyróżnienie to jest przyznawane za wyjątkową służbę, akty odwagi lub za oddanie obowiązkowi, wyjątkową służbę wojskową, służbę księcia. Ten medal jest noszony na wstążce w pierwszej kategorii medaliów honoru. Istnieją cztery różne kategorie, czyli medal złoty, srebrny, pozłacany, srebrny i brązowy. No i na zakończenie jeszcze chciałem pokazać taki dosyć oryginalny medal, który tutaj widzicie, przyznawany przez księcia Monako. To jest medal dawcy krwi z Monako. Ten medal został ustanowiony dekretem z 30 lipca 1993 roku. Jest przyznawany dawcom krwi za ich oddanie i zasługi. Istnieją trzy kategorie medali. Pierwsze srebro pozłacane za 100 oddań krwi. Drugi to srebro za 60 oddań krwi. No i brązowy za 30 oddań krwi. Zazwyczaj przyznawany jest podczas Święta Narodowego. Na przykład z okazji Święta Narodowego w ogóle Monako. To też jest taki rarytas ciekawy, orderowy. No i to taki krótki przegląd orderów i medali przyznawanych w księstwie Monako. Myślę, że jak ktoś lubi falerystykę lub takie świecidełka, to był to dosyć oryginalny odcinek, który został na moim kanale umieszczony. Również na kanale znajdziecie jeszcze ordery, przykładowo papieskie, czy innych tam, przykładowo księstw, które też będą ciekawostką szczególną dla tych, którzy lubią głowy koronowane.